Ksawery Żuławski. Kim jestem? Jestem człowiekiem. Co jest najważniejszym osiągnięciem mojego życia? Najważniejszym osiągnięciem jest chyba to, że jestem tu i teraz i żyję dalej. Mam dwójkę pięknych dzieci. Zrobiłem podobno całkiem udane filmy. Żyć nie umierać. W czym jestem dobry? W tym, co robię. Co jeszcze chcę osiągnąć? Myślę, że jest wiele rzeczy, które jeszcze chciałbym osiągnąć. Większość z nich to są banały, które wszyscy żyjący na tej planecie podzielamy. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić kilka filmów. Najważniejszy dzień w moim życiu. Jest ich coraz więcej. Kim jest mój Bóg? Nie posiadam takowego mojego Boga. Bogiem mogę być ja. Jestem Bogiem. Więc jakby... O! Co powiedziałbym Bogu, gdybym teraz przed Nim stanął? Nie mam mu nic do powiedzenia. Moje wyobrażenie piekła. No, piekło jest tak samo jak i wszystko inne, tu i teraz, obecne. Błąd, który popełniłem. Jest przy mnie zawsze. Z czego jestem dumny jako Polak? Z tego, że jestem Polakiem, jestem dumny, zadowolony. Myślę, że Polska to bardzo piękny kraj. Bardzo ciekawy. O ciekawej historii. Jaka jest Polska moich marzeń? Polska moich marzeń na pewno jest uśmiechnięta. Bohaterstwo to dla mnie... stan ducha, który pojawia się podczas specjalnego zdarzenia, jakichś specjalnych uwarunkowań. Bohaterstwo to spontaniczne działanie. Na ogół celem tego działania jest dobro lub wyzwolenie człowieka. Najpilniejsza sprawa do załatwienia to... to dotrzeć jak najszybciej do domu. Najcenniejsza rzecz, jaką posiadam... to rodzina i życie. Co daje sława? Według mnie sława niczego nie daje. Jak dbam o siebie? Bardzo różnie, czasem wcale. Sztuka to dla mnie. To tajemnica. Do czego potrzebni są nam artyści? Myślę, że artyści są do niczego niepotrzebni, tylko po prostu są. Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Nic nie wzbudza mojego obsesyjnego lęku, ponieważ jakoś nie boję się w życiu. Moje ukryte marzenie. No, właściwie nie posiadam ukrytych marzeń. Wszystkie moje marzenia są jasno sformułowane. Dar natury, który chciałbym posiadać. Ja chciałbym zgłębić tajemnicę istnienia. Kim chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? Na szczęście jestem tym, kim jestem i nie myślę o tym, żeby być kimś innym. Obecny stan mojego umysłu. Pośpiech. Jak chciałbym umrzeć? Świadomie. Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi? No, mam nadzieję, że moje dzieci będą mnie wspominać jako fajnego ojca.
I tyle. Ksawery Żuławski, reżyser i scenarzysta. W 2009 roku film w jego reżyserii pod tytułem Wojna polsko-ruska otrzymał srebrne lwy na festiwalu w Gdyni.